wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rodzinki Zastępczej i dzisiaj jest ze mną gość specjalny, Karla. Dzień dobry! Dzień dobry. Tak, witamy wszystkich i zaczynamy naszą rozgrywkę. Dzisiaj potrzebowałam wsparcia. Tak, będę Cię wspierać mentalnie, bo Ty masz tyle dzieci do ogarnięcia, że już pewnie możesz. Wiesz, że mi teraz też mruga ten kursor, tak jak Tobie? O, no to widocznie przy udostępnianiu ekranu tak się dzieje. Tak mi się myszka zacięła, nie? Ogarnijmy te dzieci wszystkie. Pojadą do szkoły, a nie pojadą do szkoły, bo jest niedziela. Więc musimy dzisiaj im jakieś kreatywne zajęcia powymyślać. Tak, o 10 będzie dziecko. Szykuj imię, Karla. Ojejku, imię zapomniałam. A, nie. Tutaj był ostatnio, kto na tam, to teraz na O? MNO, chyba tak. Się popisujemy naszym alfabetem. Tak, znajomością. Kto stoi? Ktoś się władował do łazienki. Ty tutaj się myjesz? Ty się władowałaś. Mariola. Ej, ale w kalendarzu nie ma żadnego imienia na O. W kalendarzu szukasz. No dobrze, już mam. Wybrałam. Przypomniało mi się. Tak? Przypomniało ci się? Ale no. Męskie i damskie? Nie, na razie tylko damskie, więc no muszę jeszcze... Nie wiem, co dostaniemy. No. To ja się może tego... Interneta się poradzę. Czy ty w końcu się ogarniesz, dziewczyno? Nie, bo ona jest nastolatką i ma kryzys. To nie znaczy, że ma chodzić brudna i śmierdząca i niewysikana. No skąd wiesz, może ona wiesz, ma taki ten etap teraz, że tak. Lubi chodzić brudna. Zaprzyjaźnia się ze swoimi tymi bakteriami i w ogóle. A ten tu ma, kurczę, pragnie? Same stypendia. Hajsy mu w głowie tylko. O, wyciągasz jedzenie, dziecko? To dobrze, wszyscy zjemy na śniadanie placek. Jagodowy, bo czemu nie? No. A tamten sobie kanapkę wyciągnął? No, bo tak już mu kliknęłam wcześniej to. Dobra, jedzą bez żadnych bujek mi dzisiaj, proszę. Czy nie, no już. Na każdym nagraniu moje dzieci muszą się bić. Ale ciekawe, dlaczego oni się tak w ogóle nie lubili. Nie mam pojęcia. Może dlatego, że nie wiem, nie mieli ze sobą jakichś dobrych relacji, nie wiem. Może. Ale może na początku się bić? No. Nie, bo pewnie mieli raz na mieli na zero, albo mieli na minusie i się pokłócili. Kto to jest? Co ty tu jeszcze robisz? Na studia wracaj. Tak mu dobrze u mamy? Tak. No wiesz. Już impreza się skończyła. Dobra, tutaj sobie jedzą. Natasza? Opowiedz o podróżach. Natasza, jakbyś ty podróżowała jeszcze. Przecież podróżowali, byli. Boże, dwa razy gdzieś pojechali. O, no to wiesz, to już coś. Kamili? Dobra, skoro już tutaj jest, to możesz nim pocałuj, rodzinny pocałunek. O, zapytaj go o te studia. Dobra. I czekamy do 10 na dziecko, niecierpliwie. Tak. Już imiona sobie odświeżyłam. O. No i super. No. Będziesz miała ten zaszczyt. Tak, nadania imion. I znowu będziemy mieli pełną chatę. Jak to pełną? Przecież ich jest... Szóstka jest ich, no to będzie siódme dziecko, no i w następnym odcinku ósme. No to przystopuj może trochę z tymi dziećmi. Jak to? Ja to muszę kończyć tą serię, a nie już 50 odcinków prawie, a tutaj dożyć jeszcze tak daleko. Nie, no już prawie w połowie alfabetu jesteśmy, więc wiesz. No to jeszcze drugie 50 odcinków? No a czemu nie? Wykończą mnie psychicznie. I coś nie, tak no teraz. Tak, teraz pójdzie łatwiej, no. Mhm. No już masz ładny dom, już ma męża. Ładny dom. Co z tego, że ładny dom? A mamy pokojówkę? Mamy. Ciągle zapominam. Pokojarza. Tak, tego dirokezem. Nasz słynny pokojarz. Skąd wyjada śmieci? No to smacznego. Co ja ci poradzę? Jest w swoim żywiole chyba. Tak. Zrobimy zdjęcie. Proszę bardzo. Jakaś miniaturka musi być. Na pewno bardzo mu smakują. Tak. Pyszności z domu rodzinki. Ach. O, w ogóle sprząta, super. W ogóle on znowu przytył, no. Ja wiem, on już w tamtym odcinku przytył i co ja mam z nim zrobić? Nie wiem, weź widziałaś, jak oni rzucili się na to żarcie, co tutaj im dam. Nawet jak byli na jedzeni, to ja... Oho, kłócą się. Kamila z tym, Erykiem, tak? O, zapamiętałaś i nie. No i co ma z nimi robić? Nie proś go, no, już wystarczy. To on zaczął na pewno. Gratuluję mi.
A może ona dlatego jest, nie wiem, może ona jest jakaś zrzędliwa, czy co? Brata. No. Możliwe. No jest. No, jest. Moja simka też była zrzędliwa i tam ktoś tam przyszedł z pracy, czy jakoś tak, do innego sima i ona zaczęła się z nim kłócić nagle, nie? Tak w ogóle nie znała go i zaczęła się kłócić, więc... Nie da się tego jakoś naprawić? Znaczy chyba rodzice mogą na nią kliknąć i tam jest taka opcja, że... Mhm. Oho, bił się. Nie wytrzymam z tą rodziną. Ja właśnie nigdy nie mogę nic znaleźć, gdzie ona jest. Teraz ja nie znajdę w tym kurzu. Wzmagaj chyba to się tak nazywa i tam można chyba jakieś tam cechy wzmagać, żeby była może bardziej uprzejma. O jest, uprzejmość. O jest, uprzejmość. Ale nie wiem ile razy ona musi, a to na niego kliknęłaś akurat. No poczekaj, niech oni się przestawał tłuc, co? A ten się tu cieszy. Nie, yes, biją się jakoś rozrywka, ale przecież tutaj je, dziecko. Co to no. będzie? Chłopiec czy dziewczynka? Nie wiem. Obstawiaj. Chłopca. Też dla Nataszy jest to codzienność. Tak. Ona już nie robi w ogóle sobie Prawo, żadnych powiedz. Nadziei. Dobrze, chłopiec. Jaki Oskar. Jakie wybrałaś? Oskar. 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 Tak. Dobra. Jest, mam Oskara. Jaki słodki. Teraz. I teraz w ogóle zabiorą nam to dziecko, jak zobaczą, co tu się dzieje. Tak. Wolfgang, bierzesz dziecko? Nie, a Wolfgang się bawi na huśtawce. Mhm. A on, no, on jest wierzchnie dziecko. Myślałam, że on sam, ale on popycha córkę. Dobrze. O, idzie. O, widzę, że jakiś taki ciemnawy. Co to ale, jest kungs tu robi? Ale były ciemniejsze dzieci, więc wiesz. Tak. Jaka ładna w ogóle pani. Do opieki. Co to jest tutaj znowu? Kazimierz Nurek. Przyszedł sobie. O, bobo. O, słodkie. Słodki Oskarek. Tak. Ciekawe, co z niego wyrosło. W tej rodzinie. No, dzieci adoptowane mają to do siebie, że często mają... oryginalną i unikatową urodę, naprawdę. Tak, i charakter. No. No to co, najpierw chyba nakarmimy, czekaj. Albo przytul go. Niech tam się pobawi, poprzytula, potem nakarm i połóż do łóżeczka i tyle. Nakarm butelkę. To łóżeczko mamy na górze. Mamy trzy łóżeczka, więc... Do wyboru. Tak jest, znowu będą przekładać z jednego do drugiego. I co wy chcecie od tej huśtawki? Czemu macie tutaj brudno w tym domu? Ja nie wiem, bo wiesz co, też mam taki syndrom, że mój sprzątacz przychodzi i sprząta niby, ale cały czas jest brudno i ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Za co my im płacimy? Ale właśnie, czemu ci się nie zaliczyło? Nie wiem, czy to się właśnie nie liczy tylko do tego, jak ona urodzi, a jak zaadoptuje... Ale mi się wydało, że wcześniej też to miała i jej zaliczało. A to ona dzwoniła, czy on dzwonił? W sumie to nie wiem. To może dzisiaj ona zadzwoni. To niech ona zadzwoni. Gdzie ona jest? A może dlatego, że ona nie odebrała tego dziecka? Nie wiem, to jej się nie... Zobaczymy w sumie. Zadzwonię jeszcze raz. No. Ale jutro dziewczynkę już przyniosą. Mhm. No. Zobaczymy. A miałam sprawdzić rachunki. Czy na pewno chcesz? Tak. Z tym entuzjazmem. Mhm. A już i na pani od opieki chyba. Weź, powiem, jestem śmietni, bo Karla mówiła, że brudno. Ale nie, no trochę dziewczynek już masz tutaj, nie? No już trochę się nazbierało. Co ten skunks tu robi? Ej, można adoptować skunksa? Nie podchodź do niego, bo cię obsika. A i będzie śmierdzieć. No właśnie nie wiem, czy wtedy też nie zrobi takiego psa. Dobra. Lepiej nie. Lepiej nie. Dobra. Tutaj w ogóle chyba Kamila, nie? Czy Iga? Się zaprzyjaźniała ostatnio z jakimś psem czy kotem i chciałam właśnie... O, z nią się zaprzyjaźniała. Ona jest taka śliczna i chciałam ją adoptować, ale... Coś nie wiem, przychodzi do nas. Bo to może być tak, że te przybłędy przychodzą raz i potem już nigdy więcej ich nie widzisz. No, ale może jeszcze jest szansa, że ją gdzieś kiedyś spotka. Pchnij te dzieci swoje. Pchnij dziecko. Niech wylecą w kosmos. Weź idź już sobie, Eryk. Gdzie ty jesteś? No, pożegnaj już może Eryka, już powiedz. A tu jeszcze jest ten, Horacy. Co wy wszyscy? On zostaje jeszcze na tym, z przyjęcia. Boże, zaprosić takich, to nie wiedzą kiedy powiedzieć dość. Pożegnaj się z wszyscy, nara. Było miło, ale się skończyło. A Wolfgang, ty byś podbiegał czy coś? On może biegać? A jak dam mu ćwiczyć jogę, to też schudnie? Nie pamiętam. Chyba tylko... Czekaj, joga. Zobaczymy w sumie. Chyba kondycja mu się podniesie, ale nie wiem właśnie, czy to się ma jakoś tam do tej zmiany sylwetki. Na pewno nie skakanka. Czy ona pożegnała tych... Chyba pożegnała, bo oni sobie poszli. Dobra.
No, poszli sobie. Kamila, ty... Na siłę jakoś może uszczęśliw coś, może książki ale... może się nauczyć? Opanowanie gniewu? No może coś jej to da. Ja tego zawsze uczę moich simów, ale jedynie tylko ta opieka nad dziećmi się przydaje i porady dla par, a tak to całej reszty nie widzę. A co to robi, porady dla par? To jest tak, że na przykład jeżeli była para i oni się pokłócili, to jeżeli trzeci sim umie swatać te pary, to może wykonać na nich interakcję, że pomoże im się tam pogodzić. Aha. No. A ty, Natasza, nie jesteś gruba? Nie, ona chyba... W miarę. Jeszcze się trzyma. W ogóle zapomniałam o tym dziecku. Cały czas chcę na niej kliknąć i nie mogę. No, to tylko w trójce da się klikać. O, śpi sobie. Albo i nie śpi. Nie śpi, bo nie ma zyzyzy. Uroczy jest. No. Uwielbiam to ubranko. Słodkie. Mogę i ten smoczek. Co tu się dzieje? No nie wiem. Coś tam, może coś na dole. A może i mi pościeli dlatego... łóżko i to jest takie wielkie wydarzenie, na które trzeba zwrócić uwagę. A może sprzątał toaletę i nie wiem, i zatkał albo coś? Można przy sprzątaniu zatkać toaletę? No wiesz, to są Simsy, tu wszystko może się stać. Hmm. Nie. Ale widzę, że prysznic chyba zużyty. A to może, ale nie wiem, no. Chciałby wykorzystać z czegoś. O rany. Aha, ty ćwiczysz jogę. Natasza, zadzwoń po mechanika. Bo ty widzę bezczynnie. Dzisiaj w ogóle nikt nie ma żadnych takich konkretnych zajęć przez to, że jest niedziela. No to niech ona naprawia ten prysznic, no co? Dobra, stać ich jeszcze. W ogóle dzisiaj dostawa pieniędzy. O, bo właśnie. Ja wpisuję. 2, 4, 5 mamy dzieci, tak? No... 6. Nie, 5. Ja liczyć nie umiem. Dobra. Dostawa pieniędzy. A, bo dzisiaj niedziela, no tak. Tak. Matki Boskiej Pieniężnej. Co ja tu chciałam? Aha, majstra. Na dzisiaj kończę pracę. Boże, to za bezczelność. No. Dobra, zaraz będę. Tak, ogarnijmy te dzieci może. One są w sumie zadowolone. No. A prace domowe odrobione, co? Domowe, nie prace? Nie wiem, już wypadałoby odrobić. No. No pewnie, że nie. No bo przecież po co, no? Które to było twoje tu? Ciągle tylko cały dzień na placu zabaw. No, wybawili się, to niech teraz idą i odrabiają. Tak, właśnie. To twoje? Nie. To pewnie twoje? Też nie. Mm. On chyba jeszcze nie był w szkole, bo on chyba miał urodziny wczoraj. No, bo on jest bardzo młody. No, no to rób sobie co chcesz. To czyje są te trzecie prace domowe na biurku? No, tych co wyjechali. A to weź to może, nie wiem, sprzedaj albo coś? A da radę? No musiałabyś biurko chyba sprzedać. To jest jakiegoś nastolatka. No właśnie, i chcę sprzedać, ale się nie da. No weź niech Kamila odrobi, no. Za karę. A może to jest jej? A albo może to jest jej, no. No. O, proszę, co tu się ten wyczynia? A tego nie może. To też, no, odrabiaj. Jesteś wredna i niedobra, to chociaż będziesz mądra. No. Natasza, może sobie tutaj poszyć coś. Niech im misie może poszyje. Już chciała coś tam o Wolfganga, ale Wolfgang co robi? Już nic. Może poza tym, że wygląda jak beczka. Cieszę weź się zobacz. No, weź zobacz, czemu ten pasek w ogóle się rusza przy sylwetce. No, trudno mi ocenić, bo nie pamiętam. No, ale zdobył punkt kondycji. Czemu nie może biegać? No bo żeby biegać, to musi mieć tam entuzjazm wobec fitnessu. A żeby to mieć, musi ćwiczyć wcześniej, więc no. Pozdrawiam. A tu się nie da ćwiczyć? Znaczy, musisz chyba włączyć ten radio, albo ale przy telewizorze. Aha, no to nie wiem, może coś się... Dziwne, zbagowało się chyba. Chodź tak. Ćwicz przed telewizorem. A może dlatego, że to z modów chyba jest ta wieża, co? Też możliwe. Kamila oczywiście nie odłożyła... Książki, no bo przecież po co? Gdzie ty idziesz z tym śmierdzącym dzieckiem, Natasza? Może no oczywiście nakarmić. Tak. Nie, bo wiesz, bo to jest zawsze tak, że jak dziecko zrobi kubkę, to oni idą nakarmić go. Tak. Co z tego, że śmierdzi, że płacze? Nie. Jedz, a potem bach na podłogę. To może wykąpiemy go w zlewie. Bo chyba nigdy tego nie robiłam w rodzince. No, nie może skończyłaś tego misia. Nawet nie zaczęłaś. A może skończyła? Tak szybko? Albo może właśnie, może nie zaczęła nawet. No pewnie, że nie, bo poszła pewnie po dziecko. Może coś się tam zablokowało, może dzieci zablokowały schody i wiesz. No tak, bo przecież wszystkich wysyłam odrabiać lekcja, ta już zabawa spadła tak bardzo. No bo ona miała na połowę w ogóle. No też jak.
Ten jak tu ma dużo lekcji. 3 zeszyty aż. Ona ma najmniej. Nie widzisz, że nie jestem w nastroju, wiesz co? Nie obchodzi. Wiesz co, no, to nas ten twój podły nastrój obchodzi, no. Właśnie. Popatrz sobie tutaj. Podziwiaj obrazy. I z kim ty się chcesz całować? Jesteś taką wredną osobą. Bo ona chce pierwszy pocałunek swój mieć. W ogóle znasz tu kogoś oprócz swojej rodziny? Chyba nie. No właśnie. O, proszę, proszę. Trzech braci na minusie aż. No ja nie wiem. Nie wierzę w to. To chyba o. Z nią jest jakiś problem po prostu, bo jest rzędliwa. Już jest 20 minut odcinka, a tu się nic nie wydarzyło konkretnego. Wszyscy robią co chcą. Ten dalej tu chodzi, widzisz, nie poszli sobie. No, ale tamten drugi poszedł sobie, no. Co za ludzie. Nie po to i łysała na studia, żeby teraz na nich patrzeć. To stoi z tym dzieckiem. Brudna sama jest. No to niech odkłada dzieciaka do końca i niech idzie się wykąpać. Halo, myszko? Może niech jakiś no obiad poda. Znowu będą jeść? No tam któreś dziecko było chyba głodne, chociaż nie wiem, czy to Kamila nie była, ona chyba była głodna. Ona to może niech ona poda. Kamila? Nie, bo jest no. Pani w kuchni. O, niech indyka upiecze. No. O, Wolfgang ostro ćwiczy. No. Już chyba lepiej, co, Wolfgang? Chyba tak. Co to może, jest? Może nie będzie się już tak obiadał. Akurat. Widzę, że odrabiania lekcji ciągle dalszy. Tak. Bo ona już mi się do komputera przystała, ale kazała mi odrobić te lekcje i tutaj jakiegoś znalazłam jej telesfora. O! To niech sobie z nim porozmawia, to może go pozna i będzie mogła do niego zadzwonić, nie wiem. No, może. To może się uda spełnić jej to. O, ale on ma urodziny już jutro. A to możesz dzisiaj mu zrobić. Chociaż nie, on ma taki wskaźnik, że... Dopiero co były w różnym odcinku. No. Laura i ja zaprzyjaźniamy się. A weź zobacz, jaką on ma ocenę. Dobrą. A, no, czyli okay. Nie ma szans na szóstkę. Moje dzieci się całkiem dobrze uczą. A po co mu szóstka? Ty nie masz. No to by mu się pragnienie spełniło, nie? Aha, faktycznie. Ale to nic, zadzwonimy do tej Rudej. Bo jest no. Telefon. Nie mamy oczywiście, bo... O, faktycznie, ja cię dawno zapasów lodówce nie uzupełniałam. Nie lubię tego. Chociaż takie realne, nie? No. Nie wiem, gdzie ten telefon postawić. Żebyście się do niego dostali. Dałbym radę? Nie. A co, serio nie mieli telefonu wcześniej? Albo jest może gdzieś tak skitrany, że nie widzisz? Nie mam pojęcia. W sumie tu remont mieli, to mogłam usunąć też przypadkiem, ale tutaj nic nie ma, to mówię. A może miałaś jakiś z modów telefon i się usunął, czy coś? Nie wiem. Ja w sumie nie wiem. Możliwe, że uwaliłam, bo mnie denerwował, nie wiem. A może. A albo może na górze może ktoś jest. Nie mam pojęcia. Trudno, będą mieli teraz dwa. Coś mi się no. Zdaje, że tu gdzieś był, ale... Nie wiem. Natasza, odejdź. To nie dla ciebie. Zamów żarcie. Podejdź tu. Ja to zazwyczaj nową lodówkę kupuję i tyle. Może i tak. Ale niech już zadzwoni. Dostawa. Uh-huh. A ty do drugiej? A zaproś, może przyjdzie? Nie przyjdzie, bo jest 18. Znaczy w zasadzie przyjdzie i zaraz sobie pójdzie. Dobra, zobaczmy. Zadzwonisz po te usługi? Nie po usługi, tylko po dostawę. Aha. Bo ona taka jest oporna. Zadzwoń. A zresztą mogła zadzwonić po jakąś pizzę. Dobra. O, w sumie to... Dobra, sklep spożywczy i tak musimy zamówić jedzenie. Ale chińszczyzna też albo pizzę może zamówić. Podamy tutaj żarcie na stole. Niech żrą. Tam jakieś resztki chyba są jeszcze. No w sumie. Który to zaprosił tą rudą? Ten. No, chyba ten. A ten ma na imię? Leon, dobrze. I znowu kubeł leży, o idzie. Powitaj ją. Bo to pewnie ten, ci synowie, co nie lubią tej Kamili przychodzą i pewnie wywracają ten kubeł. O rany, jesteś za kołą rodziny, dziewczyno. Nie pójdziesz na studia. Tak, weź sobie resztki. Czy ona już pogadała z tym, o coś tam? Może on zniknął. Jest. Student. To nie będzie pierwszego pocałunku. Na studiach. Przykro mi. Radź sobie sama. Najlepiej moja imienniczka, nie?
Nie no. będzie ryj jak kartofel, to jeszcze w Redy. Dobra. Było no co zrobić, no. No tak ci się wylosowało, no i co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. No powitaj, że ją, bo już 20 się zrobiło. Ja ci mówię, ona zaraz pójdzie. O, proszę. No siema, siema, przyszłam, czekałam 2 godziny, idę sobie. Do domu. Koniec tego. Nie umiesz się zaprzyjaźnić z ludźmi. Ogarniać mi się tutaj i kończymy ten odcinek. Tak. Skorzystaj i weź coś zjedz. Ty dziecko drogie, co tam robisz? Bawisz się. Tylko zabawę mam w głowie. Co z nas wyrośnie? Chcesz coś zje, ogarnie się i spać do łóżka. Kurczę, już po dobranoc te dzieci powinny dawno spać. Dokładnie. Wiesz, ona może śniadanie może zjeść w sumie. No, aż takiego, albo przekąskę jakąś może daje jej. Dobra, tam, niech idzie spać. No. I ty? No, ty tylko prysznic. I gdzie do... Denerwujemy, że oni się ładują, nie do swoich łóżek. No. Skacz. No i co, już się wyspałeś? No to za karę będzie tam, nie wiem, lekcję odrabiał albo uczył się czegoś. No nie ma lekcji. To każ mu skakać na łóżku, to robisz? Mu szybko energia spadnie. On śpi. Spać, a ty? Sobie leżysz, fajnie, może być taka dobra zakupy. Nie, ona będzie sobie leżeć. Ona ma dzisiaj dzień. Ona ma dzisiaj, no. Gotować nie musiała, bo nie ma żarcia w lodówce. No. Zaraz ci spoliczkuję, jak też. No, przynajmniej posprząta też. No. Ma szczęście, bo już chciałam jej dać, żeby go wylizała. Podpadła w tym odcinku. Tak jest. I to nie tylko w tym. Wolę w ogóle nie schód. To nie wiem. To musisz mu chyba maszynę kupić albo basen. No i jeszcze basen nie będę kupowała. No co, dla dzieci też się przyda. Po co on tu przylazł, jak on spał? Bo go obudziłaś? Ja go nie budziłam. Nie? Zostawiłam go w tym łóżku. To nie wiem, to może się obudził sam. Może siku mu się chce. O rany. Nataszka, już wszystko zrobione? Zakupki sobie... odebrane? Tak, skorzystaj sobie. Aha, ja miałam im podnieść w ogóle aspirację, żeby ich odmłodzić. Się, no. Jak zwykle randka będzie musiała być. O-o. Czemu on bierze to dziecko? No właśnie. Ja o nie, boję. Zaraz pokucu. Jeszcze rzuci go na podłogę. Będzie miał biedny uraz. Horacy ją wyprzedził. Sorry, memory. No. O. Twój kiciuś się odzywa? Tak, mój kiciuś chce wyjść. Idealnie. Tak, dzisiaj po prostu wszystko jest idealnie. To wypuść go. Okay, to wypuszczę. A my tutaj położymy Natana spać. O, też tutaj jest chyba zajęte, będzie to. W sumie będziemy kończyć powoli, więc... No, Kiciuś mógł zaczekać. Tak, nie, już nie mogły trzymać. Natasza, czemu nie położyłaś się? Już połóż ją spać, już, tak, już daj mi spokój, ten kosz znowu tam leży po prostu. No dlatego nie ma sensu tego podnosić, no. No. Pytanie, co Horacy zrobi z małym Oskarem? Rzuci go na podłogę, albo będzie tak. A to już, no, to już tylko Horacy wie, co on z nim zrobi. No. Jest zadowolony, że ma braciszka. Tak, kolejnego. No. Przynajmniej on lubi swoje rodzeństwo. Mhm, jak wiele tam jest. Nie tak pięknie. Dużo. Do tej pory powinno być ich jeszcze więcej. Berenika w ogóle jak się wylaszczyła. Mhm. Fryzura się zmieniła? Najlepszy jest Adrian z tym wiankiem w głowie. Tak. On, to jest takie dla niego wyróżnienie, że był pierwszym Simem w tej rodzinie. Znaczy pierwszym dzieckiem. Tak, pierwszym dzieckiem. I tej okazji dostał psa, którym się nie zajmował. Pojechał na studia, zostawił na mójce psa, a my się nim zajmuj. Piesne. Na studia idę. Umarł sobie ze starości. No. Umarł sobie, no. No umarł sobie, no. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz z tym dzieckiem? No co, bachnął dziecko na podłogę, wszyscy poszli spać, to on wychodzi. A nie, nie jeść. No dobra, no to... O nie, bierze go. Zobacz. O, przytulił go. No i co dalej będzie z nim robił? Będzie tak stał, jak taki słup no soli. Niech... O, już sobie poszedł? O, zniknął. No trudno. No to w takim razie kończymy. Masz robaki. Gdzie?
koło śmietnika. A, to już na następny odcinek. Ja już nie mam słów. Dobrze, moi drodzy. Kończymy sobie tym pozytywnym akcentem. Dziecko śmierdzi na podłodze, już nawet nie patrzę. Wszyscy śpią, także jest wszystko okej. Okay. Jutro kolejny Bobas. I będzie wesoło. Zapewne, jak zwykle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Z Karlą wyjątkowo. Może, tak. Może uda się częściej coś razem nagrać. Tymczasem dziękujemy wam za uwagę. No. No i co? Już się wam robi. Tak. No, pa, pa. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ah.